Ten mężczyzna jest sprawcą najstraszniejszej masakry w dziejach. Wyglądał jak stereotypowy nazista. Co go pchnęło do tego czynu? Podszedł do leżącej osoby i strzelił jej w głowę. Eksperci próbują stworzyć profil psychologiczny Andersa Breivika. Stał się myśliwym. Ludzie uciekali i krzyczeli. Co robił w trakcie 3 godzin, gdy zginęło 77 osób? To była rzeź, gdy inni walczyli o życie. Celem ataku było wywołanie paniki. Psychologowie oceniają motywację sprawcy. Mordował dzieci. I szukają przyczyn w pokrętnej filozofii Breivika. Jeśli coś takiego zdarzyło się w Norwegii, może zdarzyć się wszędzie. Masakra w Norwegii. 22 lipca, Oslo. Pierwszy z dwóch ataków, które wstrząsnęły światem. O 15.30 w centrum miasta eksplodowała bomba. Zniszczenia były olbrzymie. Zginęło 8 osób. Kilkadziesiąt zostało rannych. Myślałem, że to atak Al-Kaidy. Podmuch wybuchu wybił szyby w oknach w promieniu kilometra, zasypując ulicę odłamkami szkła i gruzu. Mamy wielu zabitych. To najgorszy widok w moim życiu. Tragiczny w skutkach atak bombowy miał jedynie odwrócić uwagę od drugiego celu nieznanego zamachowca. Położona 40 km na północ od Oslo, niewielka wyspa Utøya na jeziorze Tyrisfjord zajmuje powierzchnię 10 hektarów, około 15 boisk piłkarskich. Wśród gęsto porastających wyspę sosen stoi 7 niewielkich budynków, m.in. dawna szkoła, farma i spichlerz. Na wyspie przebywało 600 osób spędzających tu wakacje. Jest tu pięknie, są drzewa, skałki. Prawdziwy raj. Przyjeżdżam tu, odkąd skończyłam 16 lat. Tutaj można się zakochać, podyskutować o problemach świata i oczywiście o metodach ich rozwiązania. Podczas gdy Nicoline, Adrian oraz ich przyjaciele wypoczywają, do wyspy zbliża się łódź z samotnym, uzbrojonym mordercą. Ktoś mi powiedział, że przypłynął policjant. Powitało go kilka osób. Widziałem, jak wyciągnął broń i zastrzelił ich z najbliższej odległości. Zabójca wybrał najlepsze miejsce na masakrę. Wyspa oddalona jest o 0,5 kilometra od brzegu. Dla przebywających na niej ludzi stała się pułapką. Słyszeliśmy strzały coraz bliżej. Zadawaliśmy sobie pytanie, czy lepiej utonąć, czy dać się zastrzelić. Większość uznała, że lepiej zaryzykować przeprawę przez jezioro. Przez 1,5 godziny samotny zabójca starannie wybierał ofiary i zabijał je bez żadnych emocji. To była rzeź. Facet był spokojny i bezwzględny. Gdy policja dotarła na wyspę, znalazła 69 ciał. Zabójca natychmiast się poddał. Nazywa się Anders Behring Breivik, urodzony w 1979 roku w Londynie. Wychowany w Oslo, syn dyplomaty. Mimo rozwodu rodziców miał normalne dzieciństwo. Nic nie wskazywało na ryzyko problemów psychicznych. Można mu przypisać wiele schorzeń. Wykazuje skłonności narcystyczne, paranoidalne. Z pewnością próbuje zwrócić na siebie uwagę.
somebody who is desperately seeking attention. He's wanting to draw attention to himself. W maju, 2,5 miesiąca przed zamachami, Breivik rozpoczął przygotowania. Zamieszkał na farmie w pobliżu miasta Östa, 165 km na północ od Oslo. To miała być jego siedziba główna, w której napisał liczący 1500 stron manifest zatytułowany Europejska Deklaracja Niepodległości. Zawierał plan kampanii terroru, której celem miała być Europa wolna od wpływów muzułmańskich. Profesor Wilson jest psychologiem kryminologii i byłym naczelnikiem więzienia. Trzytomowy manifest przedstawia Europę opanowaną przez imigrantów, zwłaszcza muzułmańskich. Breivik daje upust swoim fobiom. Jest rasistą, który pragnie odrodzenia chrześcijańskiej Europy. Breivik od 3 lat pracował nad manifestem, który jest jednocześnie jego autobiografią, politycznym apelem i podręcznikiem dla terrorystów. W ten sposób chciał przekazać swoje przesłanie całemu światu. W pewnym sensie jest to jego Mein Kampf. Breivik wynajął położoną na uboczu farmę, żeby w spokoju dokończyć manifest, a także by bez wzbudzania podejrzeń kompletować wszystko, co niezbędne do skonstruowania bomby. Just a regular guy. Zachowywał się bez zarzutu, był uprzejmy i spokojny, jak większość Norwegów. Breivik znalazł schemat bomby w internecie. Zaczął kupować potrzebne składniki. Charles Shoebridge pracował w wojskowych i policyjnych służbach wywiadu. Żeby skonstruować ładunek o masie powyżej tony, potrzebne są przede wszystkim ogromne ilości składników, w tym wypadku nawozu, ale także miejsce, w którym można mieszać składniki w odpowiednich proporcjach. Czytając manifest Breivika, da się zauważyć jego sumienność w przygotowaniach. Szukam najlepszej metody oczyszczenia ładunku. Nie mogę pozwolić sobie na błąd. W podobny sposób IRA konstruowała swoje bomby. 21 lipca Breivik zakończył przygotowania. Zostawił furgonetkę na farmie i pojechał na ostatni rekonesans. O 13.30 taksówką wrócił na farmę. Widziałem furgonetkę zaparkowaną przed domem. Była obciążona, więc być może już wtedy miał w niej bombę. Przygotowania zostały zakończone. Bomba uzbrojona. To był moment, na który czekał Breivik. Ostateczny etap. Prawicowy fanatyk Anders Breivik wkrótce okryje się złą sławą jako zamachowiec i morderca. To początek jego drogi, która miała uczynić z niego męczennika. Wiedział, że podejmuje działania, które doprowadzić mogą tylko do jednego końca. Ale planował to od długiego czasu i był na to gotowy. O 10 rano po raz ostatni zagląda do komputera. Wrzuca na serwis YouTube film o wymowie antyislamskiej. Zamieszcza też kilka własnych fotografii. W mundurze templariusza z orderami. W oficjalnym stroju wolnomularzy. Oraz w kombinezonie ochronnym i z amunicją wypełnioną trucizną. Na ostatnim zdjęciu wygląda jak norweski elegant. W dzienniku zapisuje, przed atakiem trzeba wyglądać szykownie. Widać przejawy narcyzmu. Najważniejszym jest skłonność do przebierania się w mundury,
strój masoński. Breivik daje temu wyraz także w sposobie, w jaki pozuje do zdjęcia. W manifestie napisał, że przed wykonaniem zdjęć należy skorzystać z pomocy wizażysty, mimo że może to wydawać się nieco zniewieściałe. Przed południem Anders Breivik podpisuje manifest angielską wersją nazwiska. Andrew Berwick. Wciśnięcie przycisku wyślij było zakończeniem etapu przygotowań i przejściem do etapu realizacji planu. Breivik wysłał plik z tekstem manifestu do 6000 osób, które według niego mogłyby się tym zainteresować. Następnie opuścił farmę. Cel: Oslo. Zadanie: masowe zabójstwo. To miało być zwieńczenie 3-letnich przygotowań. Wszystko, co się wydarzyło, planowanie, zdobycie materiałów, skonstruowanie ładunku i przeprowadzenie ataku, mogło być dokonane przez osobę, która posiadała odpowiednie umiejętności, motywację oraz odpowiednio dużo czasu. W manifestie Breivik opisał także siebie. 32-letni były pracownik banku, inteligentny i pewny siebie. Twierdził, że w poprzednim wcieleniu był milionerem. W rzeczywistości prowadził samotny tryb życia. Jako kulturysta amator zażywał sterydy. Jako fanatyk broni chętnie opisywał siebie jako prawicowego krzyżowca. Jednego z rycerzy zakonu templariuszy. Jego celem miało być oczyszczenie z islamu Norwegii, a potem Europy oraz ukaranie polityków popierających ideę wielokulturowości. Matthew Goodwin jest ekspertem w zakresie prawicowych grup terrorystycznych. Zamiast atakować społeczność muzułmańską, Breivik wziął na cel lewicową młodzieżówkę. Z tego powodu wybrał wyspę Utoja, na której trwał wiec młodych sympatyków Partii Pracy. Najpierw Breivik pojechał do Oslo. Liczącą 165 km trasę do stolicy pokonał w 2,5 godziny. W Oslo większość mieszkańców myślami jest już na weekendzie. Johan Tandburg wybrał się na spacer po centrum. To niezbyt duże miasto. Sądziliśmy, że jest najbezpieczniejszym miejscem na świecie. Wkrótce jednak miasto pogrąży się w strachu. Breivik zaparkował furgonetkę przed budynkiem rządowym w centrum miasta. Kości zostały rzucone. Johan Tandberg jest blisko miejsca eksplozji. Zrobił pierwsze zdjęcia po zamachu. Włączyłem kamerę. Rządowy budynek po lewej stronie był całkowicie zniszczony. Ludzie leżeli na ulicy, byli ogłuszeni. Wszędzie widać było krew. To było straszne. Bomba domowej roboty z nawozu i benzyny wyrządza ogromne zniszczenia. Podchodziłem do leżących ludzi. Niektórzy byli ranni. U innych nie wyczuwałem pulsu. Wtedy szedłem do następnej osoby. W eksplozji zginęło 8 osób. Kilkadziesiąt zostało rannych. Przypomniałem sobie zdjęcia z Nowego Jorku z 11 września. Pomyślałem, że u nas też uderzyli terroryści. Norwegia, kraj liberalny i tolerancyjny, był wstrząśnięty zamachem terrorystycznym, który miał na celu jedynie odwrócenie uwagi. Błędem jest kierowanie wszystkich sił w jedno miejsce, zwłaszcza w dobie terroryzmu Al-Kaidy, która często stosuje metodę kilku jednoczesnych ataków. W ten sposób pozbawiamy się możliwości działania w innym miejscu. Breivik zostawia pogrążone w szoku Oslo i jedzie taksówką 40 km na północ,
w pobliżu jeziora, na którym położona jest wyspa Utoya. Na wschodnim brzegu zatrzymuje się przy niewielkiej przystani, na której wypożycza łódkę. Przed 17 przebrany za policjanta i uzbrojony dopływa do przystani na wyspie, na której przebywa około 600 członków młodzieżówki Partii Pracy. Wśród nich byli 21-letni barman Adrian Prakon, student Vegard Grosli-Venesland oraz przybyła tego dnia Nicoline Bjergesi. Przed chwilą dowiedzieli się o zamachu w Oslo. Wszyscy byli zszokowani. Dzwonili do przyjaciół. Płakali. Pamiętam, że na koniec powtarzaliśmy, że Utoya to najbezpieczniejsze teraz miejsce i nic nam nie grozi. Ktoś zadzwonił do rodziców. Powiedzieli mu, cieszymy się, że jesteś na wyspie. Nie musimy się o ciebie martwić. Ale to nieprawda, ponieważ na wyspę płynie morderca. Miał na sobie mundur policyjny. Szedł spokojnie, więc uznałem, że to nic poważnego. Miał co prawda dużo broni, co było dziwne, ale sądziliśmy, że jest z policji. Breivik rozmyślnie przebrał się za policjanta. Chciał w ten sposób uśpić czujność ludzi, których zamierzał zabić. Breivik dopłynął do przystani na wschodnim brzegu. Niemal od razu zabił pierwszą osobę. Potem spokojnie przeszedł do kawiarni, w której zebrało się sporo osób. Przywołał je do siebie, a potem zaczął strzelać. Usłyszałem krzyki. Widziałem ludzi, którzy uciekali i padali trafieni w plecy. Podszedł do kogoś leżącego na trawie i strzelił mu w głowę. Potem podszedł do następnej osoby i również ją dobił. Ludzie przybiegli do naszego obozu, krzycząc, że jest tam uzbrojony napastnik, który do wszystkich strzela. Pomyślałem, że to musi być jakiś żart. Ale to nie był żart. Breivik kontynuował masakrę. Przeszedł przez obóz w centrum wyspy, wyszukując ofiary i zabijając je pojedynczo. Bomba przed budynkiem rządowym nie dawała mu kontaktu z zabijanymi osobami. Na wyspie patrzył mordowanym w oczy. Breivik is shooting people on that island. He is looking into their faces. Był spokojny. Podchodził do osoby i zabijał ją. Potem szedł w innym kierunku, rozglądał się i strzelał, zupełnie bez emocji. Wyglądał jak stereotypowy nazista, z blond włosami zaczesanymi do tyłu. Twarz miał jak wykutą z kamienia. Marius Arnesen, kamerzysta stacji telewizyjnej, krążył nad wyspą w śmigłowcu. Zaczęliśmy się rozglądać. Zobaczyliśmy ludzi w wodzie, potem łódź na przystani. A potem nagle zorientowaliśmy się, że tam dzieje się coś złego. Uzbrojony w broń maszynową Breivik zabijał każdego, kogo napotkał. Przerażeni młodzi ludzie zaczęli uciekać na krańce wyspy, kryjąc się wśród drzew, na skałach oraz na brzegu pod klifem. Uciekliśmy na pole namiotowe. Ukryłem się za dużym namiotem, żeby zobaczyć, co się dzieje. Przebiegłem przez zagajnik i dotarłem do chaty, w której ukryło się ze 40 osób. Ludzie leżeli jedni na drugich, próbując się ukryć, żeby ten morderca ich nie zauważył. Ale było nas za dużo.
Breivik wyszukiwał kolejne ofiary do zabicia. Stał się myśliwym, jednoosobową armią, żołnierzem, który musi wypełnić rozkaz. A rozkaz był prosty. Zabić wszystkich. Tylu młodych ludzi, ilu tylko był w stanie zabić. Ukryłem się w domku pod łóżkiem. Leżałem tam i się modliłem. To była rzeź, a on był całkowicie opanowany. Widać było, że planował to od dłuższego czasu. Na podstawie zeznań świadków można określić, co dokładnie wydarzyło się na Utoya. Około 17:00 Breivik dotarł na wyspę. Pierwszą osobę zabił pół minuty później. Potem przeszedł główną ścieżką do kawiarni, w której zgromadziło się wielu studentów, rozmawiających o zamachu w Oslo. Wtedy rozpoczęła się masakra. Ludzie w panice zaczęli uciekać na pole namiotowe. Tam Adrian był świadkiem egzekucji. Podchodził do namiotu, zaglądał do środka. Potem padał strzał i od wewnątrz wykwitała czerwona plama. Niektórzy barykadowali wejścia do nielicznych budynków na wyspie. Vegard ukrył się w dawnej szkole. Wyjąłem telefon i zacząłem wysyłać wiadomości. Takie w stylu ostatnich słów. Dziękuję za wszystko. Kocham was. Wiele osób próbowało ukryć się w lesie, natomiast jedna grupa, w której była także Nicolin, pobiegła na zachodni brzeg, znajdując kryjówkę pod nawisem skalnym na najwyższym wzniesieniu na wyspie. Ukryliśmy się kilka metrów od ścieżki. Słyszeliśmy, jak ktoś wymienia magazynek w broni. Miałam wrażenie, że słychać, jak dudnią nam serca. Wszyscy wstrzymali oddech i zamarli bez ruchu. Breivik prawdopodobnie wrócił na brzeg, idąc w stronę przystani. Tam został sfilmowany, gdy stał nad ciałami leżącymi w płytkiej wodzie. W rzeczywistości to było jeszcze straszniejsze. Zawsze nam powtarzano, żeby w razie niebezpieczeństwa zejść na brzeg. Tak więc zrobiliśmy. Poszliśmy nad wodę. Kilku bardziej odważnych próbowało uciec w pław, ale Breivik ich dostrzegł. Wycelował we mnie. Widziałem wymierzoną w siebie lufę. Widziałem jego spojrzenie, zimnego mordercy, który wie, że zaraz kogoś zabije. Zacząłem krzyczeć i błagać, żeby mnie nie zabijał. I wtedy opuścił broń. Odwrócił się w stronę ludzi, którzy oddalali się w pław od brzegu. Wystrzelił kilka razy i krzyknął, że tego dnia zginiemy, że pozabija nas wszystkich. Na nagraniu widać Adriana oraz jego przyjaciela, który również błagał Breivika o darowanie życia. Usłyszałem kroki. 2 metry. 1. Stanął nade mną. Usłyszałem szczęk zamka i wtedy wiedziałem, że to koniec. Adrian został trafiony w ramię. Policja miała dotrzeć na wyspę dopiero za pół godziny. Dochodzi 18:00. Od godziny Anders Breivik, widoczny na tym ujęciu, morduje młodych ludzi na wyspie Utoya. Tymczasem w Oslo siły policyjne próbują opanować sytuację po największym ataku terrorystycznym od II wojny światowej.
Zamach dokonany przez Breivika postawił wszystkie służby w stan gotowości. Psycholog policyjny sporządził portret psychologiczny, z którego wyłania się obraz narcystycznego samotnika, ogarniętego obsesją antyislamską i planującego atak przez 3 lata. W swoim manifestie Breivik przedstawił 4 etapy planowanej akcji. Najpierw wykorzystał fałszywe referencje, aby zebrać 140 tysięcy euro na finansowanie swojej działalności. Potem przez długi czas, żeby nie zwracać na siebie uwagi, kupował niewielkie ilości materiałów chemicznych. Bombę skonstruował w ciągu tygodnia, zmniejszając ryzyko wpadki. Ostatnim etapem była realizacja planu. Notka opatrzona jest dopiskiem: powodzenia, spraw im piekło. Tak też się stało. Przez 1,5 godziny Anders Breivik polował na przerażoną młodzież na wyspie Utoja. Psychiatra śledczy, profesor Jeremy Coyd, uważa, że Breivik był całkowicie poczytalny. Wystarczy wziąć pod uwagę jego skuteczność. Nie ma żadnych dowodów, że choćby na chwilę stracił nad sobą panowanie. Na pewno nie był pod wpływem narkotyków. Nie miał zaburzeń poczytalności. Kontrolował swoje poczynania. Być może w trakcie masakry odczuwał satysfakcję. Świadkowie zeznali, że cieszył się, zabijając kolejne osoby, ale nie świadczy to o utracie kontroli. Wszystko szło jak w zegarku, zgodnie z jego planem. O 18.25 na wyspę dotarła specjalna jednostka antyterrorystyczna z Oslo. 2 5-osobowe drużyny wylądowały na wyspie, na północy i na południu. Nagle usłyszałem straszne krzyki. Zobaczyłem 3 policjantów z bronią maszynową. Przecież tamten też był przebrany za policjanta. Każdy z nas pomyślał, że przypłynęli następni. Zaczęliśmy krzyczeć i rzucać w nich kamieniami. Gdy jednak zaczęli nas opatrywać, zrozumieliśmy, że to naprawdę byli policjanci, którzy chcieli nam pomóc. Słyszałem na zewnątrz ludzi wykrzykujących policyjne komendy. To było bardzo pocieszające. Czekałem, aż mnie znajdą. Poczułem wielką ulgę. Gdy weszli do pokoju, okazało się, że były ze mną jeszcze 2 osoby. Gdy weszliśmy do głównej sali, zobaczyłem grupę około 35 osób. Wszyscy się uratowali. Gdy policjanci odnaleźli Breivika, ten natychmiast złożył broń i poddał się bez walki. Wyszliśmy na polanę, na której stał mężczyzna z rękami nad głową. Nie stawiał oporu. Broń porzucił 50 metrów dalej. Zachowanie Breivika nie pasuje do obrazu innych tzw. szalonych morderców. Takich jak Thomas Hamilton, który w 1996 roku zastrzelił 16 uczniów i nauczycielkę w Dunblane, a następnie popełnił samobójstwo. Takich jak Eric Harris i Dylan Klebold, sprawców masakry w Columbine. Oni również się zastrzelili. Of course, what's interesting about Breivik as a spree killer. Breivik nie zamierzał popełnić samobójstwa, ponieważ przygotowywał się do walki na wielu frontach. Nie tylko za pomocą kul i bomb, ale także przy użyciu słów. On chciał stanąć przed sądem, aby publicznie wyjaśnić swoje motywy i się usprawiedliwić.
Po aresztowaniu Breivika policjanci przeszukali wyspę, opatrując rannych i opiekując się tymi, którzy zdołali się ukryć. Wiele osób miało rany postrzałowe. W deszczu i przy pogarszającej się widoczności łódź za łodzią kursowały między wyspą a lądem, przewożąc rannych i przerażonych ludzi. Wielu z nich było w szoku. Na wyspie znaleziono łącznie 69 ciał. Większość z ocalałych ukryła się w budynkach na wyspie. Część próbowała uciec w pław. Zostali wyłowieni przez miejscowych rybaków. Przez dwie godziny czekaliśmy w milczeniu. Każdy z nas chciał płakać i krzyczeć. Dopiero gdy nas uratowano, tłumione emocje doszły do głosu. Reakcje były histeryczne. Jeden z nich dziękował mi i ściskał moją rękę. Część ściskała nas z wdzięczności. Inni chowali twarze w dłoniach. Wszyscy dygotali z zimna. And they were freezing, shivering like this. Inne łodzie krążyły wokół wyspy. Wypatrywano żywych wśród ciał leżących na brzegu. I remember the people laying down. It could be myślałem, że ktoś rozrzucił tam kurtki. But I realized now that that's ale nagle zrozumiałem, że to byli młodzi ludzie. Deceased young people. Zabici na brzegu w trakcie ucieczki. Breivik został przewieziony do aresztu w Oslo. Pierwsze oświadczenie przekazał jego prawnik. Czy okazał skruchę? Żałuje tego, co zrobił? Powiedział, że to konieczne, aby rozpocząć wojnę w Europie. Jest mu przykro, że musiał to zrobić, ale to było niezbędne. Prawnik potwierdził, że Breivik myśli racjonalnie, ale czy jest poczytalny? Przebieg wydarzeń wskazuje na jego niepoczytalność. Czy on tak twierdzi? Mówi, że toczy się wojna. Że zachodni świat tego nie pojmuje. Ale za 60 lat wszyscy zrozumiemy jego punkt widzenia. Dla profesora Wilsona to klasyczny przypadek zaburzenia osobowości. Breivik nie ma halucynacji ani urojeń zmysłowych, ale można stwierdzić, że jego zachowanie jest wynikiem zaburzeń osobowości, skłonności do narcyzmu, do postrzegania świata w sposób czarno-biały oraz obsesja dokonania wielkiego czynu, który przez wszystkich zostanie zauważony. And take notice of him. Kluczem do zrozumienia Breivika może okazać się lektura jego dziennika, a także obsesja na punkcie średniowiecznego zakonu templariuszy. Matthew Feldman jest ekspertem w zakresie polityki grup prawicowych. Skrajna prawica zdradza upodobania do fascynacji mitem. W tym wypadku chodzi o zderzenie cywilizacji 1000 lat temu, w czasie wypraw krzyżowych, w których udział brali także templariusze. Breivik postrzega siebie jako templariusza, realizując nie tylko własne urojenia, ale także trzymając się tradycji skrajnej prawicy. Pewne jest, że Breivik stał się współczesnym krzyżowcem. Sam siebie nazywa chrześcijaninem kulturowym, chociaż lepszym określeniem byłoby wojującym w opozycji do islamskiego dżihadu. Mamy tu do czynienia z doktryną polityczną pod sztandarem religii.
Poniedziałek, południe. Pierwsze przesłuchanie w sądzie w Oslo. Przed gmachem zebrał się tłum. Razem z nim patrzy cały świat. Przesłuchanie toczy się za zamkniętymi drzwiami. Odczytano oświadczenie Breivika. Żaden z mieszkańców tego kraju nie może pozwolić, aby osiedlali się tutaj muzułmanie. Breivik podnosi kwestię kulturowej obcości muzułmanów. Skrajna prawica twierdzi, że europejskie wartości są muzułmanom obce, że oni nie uznają praw kobiet i homoseksualistów, że próbują wpływać na nasz sposób życia, na wyznawane przez nas wartości. To pierwsze zdjęcia Breivika po masakrze. Gdy zostaje wywieziony z gmachu sądu, wygląda na spokojnego, wręcz zadowolonego z siebie. Jedno z najważniejszych pytań brzmi, czy rzeczywiście działał sam. W ciągu jednego dnia samotny terrorysta zorganizował własną wersję 11 września. Śmierć poniosło 77 osób. W kraju takim jak Norwegia wywołało to wielki wstrząs. Osiem osób zginęło w eksplozji bomby w centrum Oslo. Potem samotny zabójca z zimną krwią zastrzelił 69 bezbronnych osób, wypoczywających na pięknej wysepce. Wszystko to było dziełem jednego człowieka. Andersa Breivika. Chciał zostać wrogiem publicznym numer jeden i wydaje się zadowolony z rozgłosu. Gdy opuszczał sąd 72 godziny po masakrze, na jego twarzy nie było widać oznak żalu lub skruchy. Sądzę, że odczuwał wielką satysfakcję, ponieważ osiągnął swój cel. Cały kraj żyje tragedią. Ludzie spontanicznie składają kwiaty i ustawiają niewielkie kapliczki na cześć pomordowanych. Nie damy się zastraszyć. Celem tych ataków było wywołanie paniki. Nie dopuścimy do tego. Pewien mój kolega powiedział, że jeśli jeden człowiek potrafi wzbudzić tak wielką nienawiść, wyobraźcie sobie, jak wielką siłę ma miłość wielu osób. On był stroną agresywną, ale to nasze ideały są szczytniejsze i to one okażą się zwycięskie. Po zamkniętym przesłuchaniu sędziowie ujawnili dwa fakty. W marcu służby specjalne interesowały się Breivikiem, gdy próbował kupić chemikalia w Polsce. Sędziowie ujawnili również, że mężczyzna wspomniał o dwóch innych komórkach. Jeśli coś takiego zdarzyło się w Norwegii, może zdarzyć się wszędzie. Breivik chełpił się dobrymi kontaktami z prawicowymi ugrupowaniami w Wielkiej Brytanii. Szczególnym podziwem darzył antyislamską bojówkę, angielską Ligę Obrony. Są dowody na kontakty Breivika z tymi ugrupowaniami. Nawet jeśli były między nimi ideologiczne rozbieżności, pod względem metod działania i uprawiania konfrontacyjnej polityki, byli zgodni. Breivik
Breivik przedstawił swoje poglądy w liczącym 1500 stron manifestie politycznym, analizując stosunki społeczne, religijne i międzyrasowe. Chciał wesprzeć skrajną prawicę w całej Europie. Nie tylko mówił, co według niego jest złe, ale zostawiał także gotowy plan działania dla zwolenników lub naśladowców. Nie da się ukryć, że manifest Breivika, wyjaśniający także motywy, którymi się kierował, był w dużej mierze wzorowany na dokonaniach innych ekstremalnych prawicowców. Między innymi na zamachach dokonanych przez Juna Bombera, czyli Teda Kaczyńskiego, który przez 20 lat wysyłał listy bomby, zabijając 3 osoby. Katrin Newman jest ekspertem w dziedzinie psychologii kryminalnej. Obaj postrzegali siebie jako pionierów rewolucji. Twierdzili, że świat idzie w złym kierunku. Dla Kaczyńskiego był to rozwój technologiczny, dla Breivika napływ imigrantów. Obaj uznali, że należy to powstrzymać aktami przemocy. Inni eksperci twierdzą, że Breivikowi bliżej raczej do Timothy'ego McVeigh, który stał się niemal świętym dla ekstremalnej prawicy. Podobieństwo leży nie tylko w wyborze narzędzia, jakim jest ładunek wybuchowy, ale także w obojętności zamachowca w kwestii, kto zginie w wybuchu. Najważniejszym aspektem tej tragedii jest analiza ludzkiego zachowania i zła, jakie człowiek potrafi wyrządzić. Trzeba go traktować jako mordercę, który popełnił straszną zbrodnię, jako niebezpiecznego przestępcę, ale nie jako pioniera rewolucji albo męczennika za słuszną sprawę. Osoby najbardziej dotknięte tragedią, rodziny ofiar, ale także inni Norwegowie, mogą jedynie opłakiwać ofiary. Czy można kogoś skrzywdzić bardziej niż zabić mu dziecko, a jego samego pozostawić przy życiu? Nie mogę uwierzyć w to, co widziałem. W egzekucję dokonaną na młodych osobach, które chciały wypocząć i dzielić się swoją pasją. To jest jak koszmar, z którego nie można się obudzić. Trzeba patrzeć w przyszłość, zacząć na nowo żyć. Wyspa Utoja stała się symbolem niewyobrażalnej tragedii, ale także miejscem, w którym ideały i przekonania będą wciąż wspominane. Jestem pewien, że w przyszłym roku przyjedzie jeszcze więcej osób. Odzyskamy to miejsce. Wersja polska, Masterfilm, tekst Szymon Gwiazda, czytał Piotr Borowiec.